Witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Paczol. Jesteśmy w moim centrum dowodzenia, właściwie w mojej fabryce prochu. I teraz, co będziemy dzisiaj robić? Ponieważ wpadłem na super pomysł, jest jedna osoba na serwerze. Taka osoba, którą widzicie w tytule odcinka i wszędzie indziej. Jest to Nekse, który w swoim sklepie sprzedaje rzeczy za proch. A że ja mam fabrykę prochu, postanowiłem wziąć ten proch i wymienić go całego na. Rzeczy, które mi się przydadzą w sklepie Nexe. I teraz mamy przygotowany kalkulator. To jest kalkulator? Tak. Mamy przygotowany kalkulator, na którym będziemy sprawdzać wszystkie ceny, żeby tego nie, że tak powiem, żeby się nie męczyć z tym, ponieważ jest tu naprawdę dużo liczenia i zaraz Wam powiem dlaczego. Bierzemy cały proch. O, szulker już prawie. Szul pełny szulker prochu. Masakra. To jest tylko przez jedną noc farmione. Bierzemy cały proch. O, już się Creeper tu pojawił. Dobra, musimy z ten. I lecimy do naszego przyjaciela. I w czasie jak lecimy do mojego przyjaciela, Anekse, bardzo bym was prosił o to, żebyście zostawili subskrypcję oraz łapkę w górę, ponieważ bardzo mnie to wspiera i dzięki wam mogę robić takie projekty, a następnym projektem jest to. Czyli wielki lokaj na szczycie naszego nowego budynku, który jest dla was niespodzianką, aczkolwiek na streamach o tym mówię, dlatego wpadajcie na streamy. I kolejna sprawa, dużo osób mi prosiło o poradnik do prochu, będzie on na kanale mojej dziewczyny. Nie wiem dlaczego tak zrobię, ale nie prowadzę drugiego kanału. A nie chcę wrzucać drugiego odcinka, jak zrobić poradnik do Fabryki Prochu, ponieważ, no, by był za długi ten watch time. To wszystko wiecie, tam statystyki niszczy, dlatego zniszczymy moje dziewczynie. Więc wpadajcie, pierwszy link w opisie to jest kanał mojej dziewczyny. Wpadajcie tam, tam będzie poradnik do Fabryki Prochu. Okej, okay. hmm, a i do maszyny prochu. Ok, zaczynamy od tego, że wchodzimy i czytamy regulamin. Zasady sklepu Bożego. Cena oznacza tylko jeden przedmiot w skrzyni. Kradzież równa się armata TNT nad Twoim domem. Nie będziemy nic kraść. Cena nie podlega negocjacji. Cena oznacza tylko jeden przedmiot w skrzyni. Rozumiecie to? W skrzyni. W skrzyni. W sklepie można płacić prochem. 5 prochu równa się diaks, czyli. Sytuacja wygląda tak. Jeżeli to jest jeden diament, ja mogę teraz sobie zostawić raz za 45 prochu i wziąć sobie ten diament albo zostawić e, 45 prochu i wziąć sobie ten bloczek. No wydaje mi się, że tak to działa, prawda? Więc teraz będziemy sobie liczyć rzadkie itemy. Co tu mamy? Mm, nic ciekawego, ponieważ nie mam ani koni, ani ten Shulker kup mnie się nazywa za 8 diaksów, czyli za 40 prochu. Opłaca nam się, bierzemy. Po co latać po szulkery? Jak można wziąć? E, name tagi nie potrzebujemy. Firewerki Nexe sprzedaje, a to dostało ode mnie, więc trochę słabo. Nexe, nienawidzę cię. E, skrzynia. A, to są książki, ok. Idziemy na dół. Zobaczymy, co nasz tutaj Nexe będzie miał dla nas przygotowanego. I teraz widzę parę rzeczy, które mnie ciekawią. Mianowicie wita skrzynka, ponieważ tu są rzeczy po 3 diaksy, czyli po 15 prochu. Dlatego potrzebujemy. Ile to jest? Raz, dwa, trzy. 13 razy 15. 195 prochu musimy zostawić, czyli 64, 128. Ile jeszcze musimy zostawić? 95? Tak, jeszcze musimy zostawić. W sensie 195 mamy? Czyli musimy zostawić. Yy... Proszę Państwa, 67 prochu. Raz, dwa, trzy. O, jest 67. Okej, okay. i teraz możemy sobie wziąć wszystkie łzy Gasta. E, tu nic nie potrzebuję. Tu jest są diaksy, może jak nam starczy to wykupimy. E, tu jest co? Nic takiego ciekawego w sumie. Lugol po jeden diaks, za 5 prochu Lugola może być. Dawaj, neksę tego Lugola, przyda mi się. Eee, zostały tylko łuki, nie potrzebujemy łuków, potionów nie potrzebujemy, tego nie potrzebujemy, perfect setów już nie ma niestety, ale te perfect sety chyba możemy zamienić sobie, w sensie te diaksy. W ogóle dziwna sytuacja, że Nexa nie ma zbytnio, eee, że tak powiem za dużo tych e, cennych rzeczy. Ile tu jest? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, e, czekajcie, kalkulator musimy odpalić z powrotem. Czemu ja nie mogę kasować? A jest.

4 proszę Państwa, raz, dwa, trzy, cztery. I mamy jakiś przycinek? Tak, mamy przecinek, ponieważ nam wychodzi tutaj jeszcze. No tak parę tro tro pro prochu. Ale wydaje mi się, że jak zostawiam jednego diaksa, to się nie obrazi. Eee, dobra, dzięki Nexe. Czy jest tutaj jakiś crafting table, żeby to sobie zamienić na bloczki? Nie ma. Aczkolwiek ja sobie skoczę i zamienię sobie ten proch na blo ten, te na bloczki. Nexe, kocham cię. Bardzo się cieszę, że u Ciebie 5 prochów to jest jeden diament. Tanio. Tanie. Blok, proszę państwa, 41 bloków, 42 bloki i 5 diamentów. okej. Okay. stać nas chyba już na wszystko w tym sklepie, więc e, zobaczymy, co dalej możemy zrobić. Idziemy, 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 idziemy. Idziemy. E, pa, 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 pa. O, tu jest mój Ender Chest. OK, troszeczkę diaksów sobie zostawimy. Co ja bym stąd potrzebował jeszcze? Mamy dużo prochu, a mianowicie sobie zrobię tak, żeby było po 50 tego prochu. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Okej, okay. czyli w tym momencie mamy jakieś 40 diaksów, tak? 5 razy 10 to jest 50, czyli 10 diaksów. 40 diamentów mamy. I temki po jeden diaks. Czy coś tu jest warte. O, tu jest jeszcze mój proch, bo wcześniej kupowałem. I temki po jeden diaks. Czy coś tu jest wartego? Uh, beacon za 200 diaksów. Nie opłaca się. Mamy tyle bikonów, że masakra. Eee, możemy w sumie to, to żelazo wziąć za 5 prochu. 4, czyli 20, prochu potrzebujemy. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, weźmy ten proch sobie tutaj. Weźmy to żelazo sobie tutaj przyda się. E, co tu jeszcze mamy? Tu jest ten diament. Tu nic nie ma. Ochrona 4, jakieś dziwne spodnie. Ty, no nic nie ma. Neksa, co to za sklep niezaopatrzony? Nie to, że wykupiłem wszystko, ale co to jest za sklep niezaopatrzony? Szulkera sobie widzieliśmy, Ok a, uh, 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 mroźny piechór, w ogóle ktoś tu płacił prochem. To nie jest mój proch. Dziwna sytuacja, uh, chyba że nie. Ja to stąd diaks wybrałem? Nie, nie wiem. Trzeba zobaczyć na odcinku. Tu jest dziewięć... 9. Tak, ja stąd diaks brałem przecież. 9 bloków. W sensie 9 diaksów. Bierzemy, bierzemy. Ile potrzeba? Mieć? 45 za 9 yy, diaksów, tak? 45 prochu. Proszę bardzo. Yy, blok diaksów dla mnie. Co dalej? Tu mamy blok diaksu, dobra, blok diaksów, proszę bardzo, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, dobra, wchodzimy wyżej, bierzemy, tutaj to było, nie, tutaj, o, tutaj, blok diaksów. Po ile to jest? Po sześć diamentów, unbreaking, unbreaking w sumie się przydaje, ale są tylko dwie książki, więc raczej będę próbował kraftować wieśniaka sobie z unbreakingiem. Co tu mamy? Mending, przyda się, ale to są moje diaksy, które dzisiaj zostawiłem na mending. 20 diaksów 21 diaksów razy 5 czy 100 prochu 105 prochu Mamy tyle? Nie mamy Nie mamy Okej, okay, ale ile mamy 91 prochu Czyli mamy 90 Okej okay. 90 prochu Mamy 10 i. Czekajcie, czekajcie jeszcze raz 10 i 8, 8 diaksów Tak O Tu weźmy sobie 10 diaksów I weźmy sobie jeszcze te 8 Oddaliśmy cały proch Oprócz jednego. Dla Nexe? W zamian za diamenty. Miałem wykupić rzeczy w tym sklepie dzisiaj powiem szczerze, ale. No po co mi te rzeczy? Jak są diamenty do kupienia? Nexe kocham ten sklep. Chyba ci tego aniołka jeszcze naprawimy dzisiaj. No, obuduję mu tego aniołka ładnymi kolorami. E, ten sklep kocham najbardziej na świecie, ponieważ dzięki tobie, Nexe, zarobiliśmy dzisiaj. Właściwie ukradliśmy dzisiaj. E, ile? Jezus, nie chcę tego. Dobra. 47 bloków i troszkę diaksów. Jest sporo. O. O, jeszcze proch mamy. Super. No, ja dzisiaj będę awczył znowu całą noc, ponieważ, no, ten proch się przyda. Yy, zostawiłem cały. Okej, okay. tu jest yy, ender chest, zostawmy to sobie. I teraz za te diaksy Hmm. Może kupimy coś w innym sklepie? Nexe, kocham Cię. Albo nie, jeszcze Cię nie kocham. Muszę jeszcze zrobić szybko jeden blok. Przepraszam Was widzowie za szybkie tutaj bez cięcia oczywiście, bo mój motorzysta śpi. Weźmy sobie, zróbmy blok żelaza. 28 bloków żelaza za 4 diaksy. No, powiem szczerze, że 4 diaksy właśnie za 20 prochu opłacało się, mi się wydaje. Eee, dobra, tu mamy jeszcze jeden proch, tu mamy łzy, tu mamy płyn Lugola i tu mamy... Tabliczkę, która będzie nam pisała, że sklep zban czemu? Aha Krutował. Pozdrawiam. Paczol. Okej, okay, mamy cały sklep. Tu coś fajnego jest. O, jakiś mie miecz fajny, a dzisiaj szukam miecza? Nie, to jest słaby miecz. Okej, okay, mamy coś w sobie? Nie, nie mamy nic. Mamy shulkera kupionego, mamy proch. Lecimy po... Sklep Nitasiego Panie Nitasi, Co pan tu ma do kupienia za piękne diamenty? Chyba nic, chyba nic nie jest odbudowane w sklepie. Boże, wszystkie sklepy zbankrutowały, co nie? Wszystkie sklepy zbankrutowały. Nic tu nie ma, naprawdę? Nitasi, zamiast zbudować banki, to byś się uzupełnił może asortyment. Kto jeszcze ma sklep na serwerze? Lug, nie Lugole, tylko ten e, Lootboxy. Patrzymy ludboxy. Czy są lootboxy? Czy to jest dobry pomysł? Miejmy nadzieję, że są lootboxy. Nie, lootboxy zamknięte. Okej. Okay. Co nam jeszcze zostało? Kasyno Jasia? Kasyno Jasia i Gucci Store, który jest najdroższym sklepem na świecie i nikt tutaj nie kupuje. Ale kasyno Jasia chyba zostało tak. Gucci Store. No nie. No aż tak mnie nie powaliło na tym odcinku. A tu jest policja, ja dzisiaj dostałem mandat. Ja dzisiaj dostałem mandat od Policji. Zapłać mandat. O co tu chodzi? Tu jest więzienie? Masz. Zapłaciłem mandat. Dostałem w ogóle tabliczkę, że mam mandat. Za atak na policjanta. Ale nie atakowałem policjanta. Nie wiem, dziwna sytuacja. Jasiu. Czy jesteś na serwerze? Nie ma. Jest Nitashi i lokaj. Okej. Okay. się zabudował tu sobie wejście. Nie ma. No to co? Jasiu. Daj bloki. Daj bloki. Ja to jeszcze przemielę na. A. Słabo. Ja to jeszcze przemielę na więcej diamentów. Słabo. Chociaż nie do końca słabo. Zrobimy sobie smoka z tego. Chyba. Bo trzeba zegasta, szkło i chyba tą perłę właśnie. Słabo. Jasiu, no bez przesady. No dawaj jakiś blok diamentów. Dobra, blok dirta może być. I ostatni raz. Blok dirta. Mm... Idziemy na kurczaki. Kurczaki są najlepsze. Kurczaki są najlepsze. Patrzcie, ile się wygrywa na kurczakach. Maszyna działa? Działa. Ok. Jajka są, są. To mamy kurczaki. I teraz zobaczcie. Odcinek trwa się minut, ale już powoli będziemy kończyć. Dlatego tylko będziemy rzucać kurczakami. I robimy na tym. O, są diamenty. Sorry, ja się już zajrzałem, tylko musiałem sprawdzić, czy maszyna działa. Poza tym tutaj zawsze była taka nitka, która broniła przed tym, że nie zaglądać. Ale dobra, są diamenty, więc. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć Jeden na dwa, na trzy, na cztery, na pięć, na 2, na siedem, na osiem, na dziewięć, na dwa Dwa, jeden, dwa, 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 trzy, dwa, cztery, dwa, pięć, dwa, sześć, dwa, siedem, dwa, osiem, dwa, dziewięć, trzy Trzy, jeden, trzy, dwa, trzy, cztery, trzy, pięć, sześć sześć, dobra Proszę, Jasiu 36 sześć diamentów, a my rzucamy jajkami Ej Jest jeden kurczak Drugi, trzeci Dobra, trzy kurczaki, trzy dziewięć diaksów. Dobra, kolejne kurczaki. Z tego co pamiętam, to maszyna działa w taki sposób, że można te kurczaki spamić i one wypluwają. Tak, wypluwa maszyna. Nie, maszyna nie oddaje w taki sposób. Co jest nie tak? Jasiu! Jasiu, coś ty narobił. Przecież wcześniej ta maszyna tak działała, że jak dwa kurczaki były od razu, to dawało od jaksy. Ty no nie wiem, ja wygrałem ze 30 diamentów, a dostałem 9 Jasiu Jasiu Dobra, te 9 też przewalimy Myślałem, że trafię O nie, zablokowałem wagoniki Dobra, jeden wagonik jest Jest, myślałem, że już wygram. Patrzcie! Znowu na trzeci. Na drugi. Ej, ale coraz bliżej jest, powiem szczerze. Coraz bliżej. Może wygramy, bo to chyba trzy bloki diaksów się wygrywa. O, pusty strzał. Trzy razy pusty strzał? Niemożliwe. Patrzcie, jak blisko. Ej, to kasyno skamuje. Cały czas patrzcie, puste strzały są. Ja tu wygram, ja tu wygram, mówię wam. Ja tu wygram <laughs> Tak, wygrałem. Wygrałem, wygrałem, dziękuję Jasiu, wygrałem Okej, okay, to nie będę, nie będę kradł diamentów za te kurczaki. Dobra, załadujmy maszynę. Ile jeszcze mam diamentów? Jeden. Aj, myślałem, że blisko, że, że trafimy teraz. No nic, no chyba jestem. O nie, nie tu. Chyba jestem do przodu na tych maszynach, mimo to, że kurczaki mnie trochę oskamowały, ponieważ wcześniej ta maszyna działała tak, że jak kurczaki było, było ich mnóstwo, to ta maszyna i tak dawała tyle diaksów, ile trzeba, ale no niestety przestała działać. No trudno, się oskamowałeś mnie. E, ja się z Wami żegnam. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał ze skamowania Nexem. Czekajcie, jeszcze rozwalę te wagoniki. O nie, nie mam jedwabnego dotyku nigdzie. Dobra, nieważne. Nieważne. Ja się z wami żegnam, mówię do spaczol. Mam nadzieję, że zostacie łapkę w górę subskrypcję, to będzie więcej kupowania za proch. A właściwie niszczenia gospodarki serwera. Bo, bo jestem najbogatszy teraz. Do zobaczenia. papa. Pa.